Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciów, witam cię w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany Archolos. I teraz tak, pytanie moje jest następujące. Co myśmy mieli zrobić tak właściwie? Nie no, oczywiście żartuję, spokojnie, spokojnie, słuchajcie. Ej, ale ktoś tu się nowy pojawił. Ja tego kogoś, tej pani, nie widziałem tu wcześniej. Halo? O. Ja jej tu wcześniej nie widziałem. To jest dziwne, to jest podejrzane, że ktoś nowy nam się pojawił. Dobra, Paola, słuchaj, pokaż mi swoje towary. Ja potrzebuję tak. Mąkę, o Jezus, ono 50 kosztuje. Kurna, drogie to. Drogie tak cholera. Ja mogę mu tutaj coś sprzedać za jakąś sensowną kwotę, czy nie bardzo? Wartość 1, wartość 2, wartość 5. Komu ja mam to mięso sprzedawać, żeby on miał zarobić? Nerdest mu posprzedaje, ale tak to dramatycznie to wygląda. Ja mam wrażenie, że gówno mogę zarobić na nich. Dobra, posprzedajmy parę rzeczy stąd. Bo tu wniosek z tego, trzeba iść do konkretnych osób konkretnymi rzeczami, żeby konkretne pieniądze zarobić. Ale lipa jest. Worek mąki jeden bym kupił, ale kurwa 50, że on kosztuje, to jest dla mnie chore, nie? Rdest w ogóle kosztuje u niego 10, a sprzedaję mu za 1. Nie no, zajebista przebitka, nie? Zajebista przebitka, no nie powiem. Dobra, tą jedną mąkę kupię od niego. Bo ta mąka nam się przyda, czy tego chcemy, czy nie. Niestety. Dobra, ciemny grzyb. Idźmy tu do Thorstena. Nie ma takiej rzeczy, której bym nie... Słuchaj, pokaż mi, co masz na stanie. Ten miecz jest gigagitem, ale nie mam tyle hajsu. Nogę szkieleta, to. Lagę sobie zostawmy, pogrzebacz wyrzućmy, to wyrzućmy. Dobra. Parę żeśmy na tym zarobili. 120 golda mamy. Tak się zastanawiam, czy coś mogę mu tu sprzedać jeszcze i na tym zarobić, ale chyba nie bardzo. W sensie, tu wszędzie są takie same kwoty za to, nie? Tu wszędzie są takie same kwoty za te itemy, chyba że znajdę kogoś, kto będzie to skupował. To wtedy inny temat, nie? Skąd pozyskujesz materiały? O. Tak z ciekawości, skąd pozyskujesz materiały do pracy? Wypalasz je w piecu, czy skądś sprowadzasz? To zależy, o jakich materiałach mówisz. Węgiel skupuję od Helmuda na wschodzie wyspy. Powstałą z niego surówkę wypalam w piecu albo jednorazowo w dymarkach. Widzę, że masz jakieś pojęcie o robieniu w kuźni. Kiedyś pomagałem ojcu przy pracy, ale to stare dzieje. Wiele zdążyłem już zapomnieć. Kowalstwo to sztuka, której się nie zapomina. Podobnie jak cięcie drewna czy oprawianie zwierzyny. Masz wokół ten sam błysk, który kiedyś widziałem u mojego ucznia. Gdybyś chciał, mógłbym spróbować coś z ciebie wykrzesać. Dzięki. Dzięki. Ciekawe co? Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak, ale jeśli mam poświęcać czas takiemu żółtoziobowi, to muszę coś na tym zyskać. Zapłać, a nauczę cię podstaw kowalstwa. No dobra, dobra, spokojnie. Kurna, tylko 150. No czas na mnie. Wszędzie 150 chcą za wszystko, nie? To jak ja tak będę 150 tu, 150 tam, 150 tam, to ja nie będę miał pieniędzy na nic, nie? Tak realnie. Czy ja mogę komuś coś sprzedać na przykład? Ej. Pohandlujmy. Pewnie. Co ty tu masz, kolego? O. Owcza skóra, barania skóra. Po 10 ma. W razie czego. Pójdziemy i zobaczymy. Bo jestem ciekaw. Jestem w stanie dostać więcej. Rozumiem. U kogoś, w sensie u tamtego Rozumiem. Myśliwego, niż 10 za jedną Rozumiem. Skórę. Bo jeśli jestem w stanie dostać Rozumiem. Więcej niż 10, to opłacałoby się, nawet jeśli mielibyśmy dostać 12, nie? To opłacałoby się przyjść tutaj, poskupować od nich te skóry i pójść sprzedać mu tam. Nie, bo to zawsze, wiecie, zawsze jakiś hajsik by wpadł. Wejd, a kim ty jesteś? Pierwszy raz cię widzę tutaj. Kim jesteś?
Nazywam się Wade. Jestem podróżnym i sprzedaję wszystko, czego będziesz potrzebował w dziczy. Pochodnie, mikstury, broń, żywność. Tutejsze lasy są strasznie niebezpieczne. Bez odpowiedniego ekwipunku bym się w nie nie zapuszczał. No, chyba że jesteś doświadczonym wojownikiem, ale raczej na takiego nie wyglądasz. Posłuchaj mnie, gnoju, bo dostaniesz zaraz w łeb i tyle będzie. Kup pan też. O kurna. Dobra, 300 sztuk złota potrzebujemy. Pokaż mi swoje towary. Miło mi to słyszeć. Bo to bardzo bym potrzebował. Żeby nie powiedzieć, że cholernie bardzo. I te pasy też tutaj są, nie? Kurna, no dużo on ma ciekawych rzeczy. Dużo on ma ciekawych rzeczy. Ja mam tylko 100 golda i to jest mój minus, kurna. To jest mój minus, bo potrzebowałbym dużo więcej tego goldziszka. O lipa. Opowiem wam, że nie podoba mi się trochę, że mamy tak mało tego hajsu. A czy mogę ci w czymś pomóc? Poczekaj, poczekaj, może jakąś misję. Hej, hej, wait, czekaj. Ja. Czy mogę ci w czymś pomóc? No właściwie to tak. Jak to każdego wieczoru popijałem sobie wino w karczmie. Kiedy byłem już kompletnie pijany, zagadał do mnie farmer i zaproponował zakład. Kto wypije więcej i utrzyma się na nogach. Nie miałem już przy sobie złota, bo wszystko wydałem na wino, więc zaproponowałem mój glade, pozwalający mi na swobodne wchodzenie i wychodzenie z miasta. Nie wiem, co mnie wtedy podkusiło, ale nigdy w życiu nie podjąłem głupszej decyzji. Oczywiście przegrałem, a dokument straciłem. Nie tak łatwo wyrobić sobie nowy, a nie uśmiecha mi się dawać co chwilę strażnikom w łapę. No i co? Jak się nazywał ten farmer? Severin. Gdzie go znajdę? Jak boleśnie się przekonałem, wieczory spędza w karczmie. W dzień znajdziesz go pewnie na jakimś polu. Pomogę ci. Od samego początku wiedziałem, że równy z ciebie gość. Jak mam to od niego zdobyć? Mam go zabić? Ogłupiałeś? Masz do załatwienia jakąś sprawę i pierwsze, co przychodzi ci do głowy, to morderstwo? No. Miałbyś wtedy na karku całą wioskę. Zostałaby z ciebie plama krwi, rozsmarowana od karczmy do wybrzeża topielców. To jak mam to zrobić? Nie wiem, wymyśl coś, tylko pod żadnym pozorem go nie zabijaj. No dobra. No dobra, nieostrożny zakład. To zrobimy to, tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić jeszcze. Ale to pomyślimy, zastanowimy się nad tym. O, Severin, a propos. Ej, ty. O. Masz coś, co nie należy do ciebie. Czyżby? A co to takiego? Glade Wejta. Więc to o to chodzi. Posłuchaj, Glade jest mój i wygrałem go uczciwie. Zakład to zakład. A teraz zejdź mi z oczu. Posłuchaj. Chyba muszę ci obić pysk. Słucham? Tego ci teraz najbardziej trzeba. No to chodź, śmieciu, i pokaż, co potrafisz. Gorzej, jak się wywalimy za zero. O ty gnoju. Dobra, on mnie bije mniej. Więc jest plus. O. O ty kurna gnoju. Ach, trafił mnie. No i dobra. Zebrane rzeczy. Ja chcę mu ten glade oddawać. To jest w tym glejcie. Dzięki temu można swobodnie wchodzić. Glade jest wypisany na kupca Wejta. Nie wykorzystam go w żaden sposób. Aaa, lipa. Myślałem, że wiecie, że mogę sobie go zachować. I wtedy wykorzystać go. No ale no niestety. Panie Felix. Przechodził tędy niejaki Jorn? Kto taki? Mój brat, Jorn, jest łysy i mniej więcej mojego wzrostu, ale ma trochę szersze ramiona. Niedawno przybyliśmy do wioski, razem z resztą naszych towarzyszy. Wszystko jasne. Dlaczego nie kojarzę typa? No, cóż. Jesteście tymi przybłędami, co to żebrzą i szwędają się gdzie popadnie. Widziałeś go czy nie? Nie przypominam sobie. Coś mi się tu, kurna, coś mi tu nie pasuje. Widziałeś kogoś podejrzanego? Kolejne pytania? Od pytań robi się spragniony. Masz no coś na przepłukanie gardziołka? Oczywiście, że mam. Wielu miastowych odwiedza Silbach? Zbyt wielu, jak na mój gust. Na szczęście,
Mam polecenie sprawdzać tylko tych, którzy tu włażą, a nie wyłażą. Skoro sprawdzasz tylko tych, którzy przychodzą do wioski, to skąd wiesz, że mój brat z niej nie wychodził? A po co mam sobie dokładać roboty? Zresztą, im mniej obcych, tym lepiej dla nas. Aż piwo. Proszę, na zdrowie, abyś się zakrztusił. Piłem lepsze, ale jak na krótką przerwę w pracy, to w sam raz. Zatrzymaj resztę. Nie chcę skończyć jak ten pijaczyna ostatnio. Jaki pijaczyna? O? Niedawno jacyś przejezdni tak tęgo zabalowali, że jednego z nich przez bramę musieli wynosić. Mamy to. Pamiętasz, jak wyglądali? Jeden z nich wielki i gruby jak beczka wina. Drugi chudy, że prawie tyczkę przypominał. A po środku nieszczęśnik, co to najwyraźniej nie umiał sił na zamiary mierzyć. Zawsze powtarzam, nie wlewaj więcej do ust, niż wytrzymać może twój brzuch. Dobra. W którą stronę poszli? W którą stronę poszli? Pewnie tam, skąd przyleźli. Czyli w kierunku miasta. Kurwa, czyli mówiłem. Jak wyglądał? Jak wyglądał ten nieszczęśnik? Myślisz, że pamiętam mordę każdego przebłędy, który się tu zawieruszy? Tak. Nie mam pojęcia, jak wyglądał. To wszystko, co chciałem wiedzieć. Nareszcie gadasz z sensem. No brzmi jak Jorn, nie? Brzmi jak Jorn, więc wypadałoby to... Młoda bestia polna. Czy jestem w stanie je pokonać? Już teraz? Trochę się nauczyłem bić. Trochę się nauczyłem unikać. Trochę się podszkoliłem. Więc być może dałbym radę. Mam też pytanie, no bo jednak przyda nam się po pierwsze exp, a po drugie tutaj jest parę rzeczy, które można podnieść. Chodź. O, o! Dobra. Ja się nie mogę dać trafić i będzie git. No i pytę, szczerze mówiąc. Pytę. A, tu są chwasty tylko. O, no to kurwa. Żebym się wybrał, co? To, żebym się wybrał. Myślałem, że coś lepszego tu będzie. Telekineza mi coś pokazuje z tamtej strony, ale tu są dwie bestie polne. Ujujuj, na dwie to ja nie wiem, czy ja chcę. Ale jedna jakby przyszła właśnie. Mam cię. O ty bydloku. Trafił mnie. No kurwa. No nie, nie daj się Marvin. Nie daj się. Dobrze. Kurwa, ale prawie całe HP. Dobra, potrzebuję coś, czy mogę się uleczyć na szybko. 55 na raz. Dobra, i jakieś mięska ze 2 albo 3. Dobra, no i teraz tego ostatniego tylko. No chodź, chodź, bydloku. Dobra, mam cię. Nie dać się hitnąć, nie? Nie dać się hitnąć, by było dobrze. No i kurwa mnie hitnął, no. Niczego tu nie znajdę. No i tak było dobrze, no i mnie hitnął. No sam, na sam koniec, no. Nie, nie, z tym topielcem to tym i idź stąd. Ja nie chcę z topielcami się jeszcze bić. Przydałoby mi się uzbierać te 300, nie? Rzeczny mirt. O, to są rzeczy, których ja potrzebuję. Bo to są drogie rzeczy. No ty, bydloku jeden. I poryspiły się z czerwojady i kretoszczury. Nic tu nie ma. Przecież ja je pozabijałem ostatnio. O. Jak one się respią co jakiś czas? A ja... Miałbym możliwość... Tu jakieś jagody są jeszcze. A ja miałbym możliwość wyrywania na przykład... tych pazurów i tak dalej, i tak dalej. To można by było zrobić z tego niezły biznes w sumie. Tak sobie myślę. Tak sobie myślę, słuchajcie, że to mogłoby mieć sens. Dobra, a tymczasem podejdźmy tu do naszego kolegi. Gdzie ten topór drwala jest wbity? Gdzieś na górze. Dobra, pójdźmy sobie po niego zaraz. Karden! Słuchaj. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Kura młodego dzika. Wszystko. Masz. Dla ciebie. 8 zł za sztukę. No to nie jest źle. I co tu jeszcze mamy? Skórę wilka. Masz. Dla ciebie. Po 10 za sztukę. Nie najgorzej w sumie. Nie najgorzej w sumie. Nauczysz mnie. Cóż. Zobaczmy. Skóry gadów, wyrywanie skrzydeł krwiopijcom, pozyskiwanie sadła,
Wyrywanie gruczołów. Kury gadów za 200 są. Chyba drogo, no nie powiem, że nie. Pohandlujmy. Ostrzony patyk. I on te skóry później sprzedaje za 8, nie? Skóra niedźwiedzia jest dużo warta, widzę. Jakichś takich lepszych wilków, plus szczury też. No, coś tu trzeba będzie pokombinować, słuchajcie. Haker to szczura, owcza, to mogę... Ja je mam, ale nie mogę mu sprzedać, bez sensu trochę. Kurna, trochę bez sensu. Korek mąki. Czy coś mogę mu sprzedać? Tutaj jest jakiś fajny hajs, ale tak patrząc na to, to tak średnio. Jakieś wino ewentualnie. Goblińskie jagody ile kosztują? Premia do zręczności plus 1. Dobra, to ja mu to sprzedam. A tej premii do zręczności to aż tak nie potrzebuję. Staw królewski się akurat będzie przydawał jeszcze. Smoczy korzeń, premia do siły. No dobra, ja wolę pieniądze aktualnie. Wiecie, jakby dobrze mieć premię. Nie? Ale dobrze jest też mieć pieniądze. Mimo wszystko. A akurat pieniądze są tym, co my bardzo teraz potrzebujemy. Więc tak też zróbmy. Okej. Ja sobie zapiszę. Dla pewności. I jako, że idziemy i tak w tamtą stronę, bo już sobie pójdziemy, wyczyścimy sobie jeszcze te ścierwojady i kretoszczury, które tam są po drodze. Jako, że i tak idziemy w tamtą stronę, to ja bym poszedł zobaczyć na te dachy, po których tam... I puścisz mnie? Zablokowałem się. Tu jest gdzieś ten topór drwala. O których... Oj, smoczy korzeń jest też! Nice! O których pisał niewidzialny. Jeśli dobrze skumałem, że to, bo wiecie. Ja to zrobiłem na zasadzie takiej. Widzę, z jakiego odcinka jest. Nie wchodziłem w konkretny timestamp, bo jestem kasztanem. Młody czarny szczur to jest. To nie jest jakiś krytoszczur. O kurwa, nie, jeszcze ten gnój. Jakby mało było. No, idźmy z tym sierwojadem zasranym, no. Kurwa, mam 0 HP. A, cofaj się, cofaj się. Dobra, muszę się... No i chuj. Aaaa! Zabito mnie. No, miało być tak dobrze, no. Ten czarny szczur to jest... Ja myślę, że to ten krytoszczur jest tam. Mówię na chillku, wiecie, tego. Mam pół HP, to damy radę bez problemu. No i gówno, nie? No i gówno. Więc tak, zjedzmy sobie te mięska. Tak, żeby mieć do fula już. Czymś tu jeszcze dobijemy. Może nawet tym niebieskim bzym. Ile mam strzał? Nie wiem. Ale wiem, że za mało, żeby sobie tak strzelać. A, no to tyle mam tych strzał właśnie. Chodź tym szczurem, chodź. Kurwa, on mnie hituje. On mnie hituje za pół HP jednym hitem. Co jest? Ej, zbugowałem się. Jest przyps. Zbugowałem się. Ty, Karden, weź mi pomóż. Odłóż broń. Ja nie chcę się z tobą bić. To nie było takie trudne. Ja chciałem, żebyśmy razem pobili tamtego, ty. Dobra, szaszłyk weźmy. No chodź tym szczurem. I. On się stąd nie ruszy? Poczekajcie. Żeby go kurwa kulą ognia pierdolną. Ale żebym go dupnął tą kulą ognia! O. Teraz żebym go dupnął.
Skóra czarnego szczura. Ciekawe, czy... To jest trofeum. Czekaj, bo to jest... Trofeum, które można odsprzedać. Zobaczymy, ile on będzie chciał za to. Mam trzy... A, no dowiemy się, jak sprzedamy. Dla ciebie. 10 sztuk złota. Serio? Myślałem, że dostaniemy chociaż, nie wiem, z 50 za to. Co mi po tych 10? Nie? To tak jakbym nic nie dostał. A tu są zwykłe ścierwojady, nie młode. O kurna. Dlatego one są mocniejsze, dobra. To już wiem, czemu taki damage tam wpadł wcześniej. Dobra, gnuj mi prawie pół HP z żar. Znaczy ponad pół HP. Ale na całe szczęście jest tutaj nasza piękna kapliczka. Się pomodlić, przecież nie będę składał ofiary. Tą drogą, co da to... Co daje to złożenie ofiary za złoto? Dajcie znać. Niewidzialny, liczę na ciebie. Bo to jest dość ciekawe. O, tutaj następne ścierwojady są. Przestań mnie gonić. Bo się wrócę. Nie no, tu na dachu na pewno niczego nie ma. Czy tu na dachu jest? Ale jak miałbym tam wejść w sumie? Nie no, ja tu nic nie widzę. Chyba, że tędy. No nie. Kurwa, nie wiem. Już mój mózg mi wysiadł, słuchajcie. Dobra, nie będziemy się z nimi bić. Wracajmy. Swoją drogą jestem ciekaw, którą stronę do miasta. To jest moje pytanie. Bo jestem tego bardzo, bardzo ciekaw, czy będziemy musieli na przykład koło tych... to nie są kretoszczury. To było, kurwa? Błotniaki? A, błotniaki. Czy będziemy musieli koło nich przebiegać? O właśnie, czekajcie, tu jest znak przecież. Do winnicy. Do miasta. No, czyli w tą stronę. No ewidentnie szli do miasta. No ewidentnie szli do miasta. Coś tu jest. Muszę na przykład zebrać albo coś. Jagody polne. O, tu coś było. Niebieski bez. Dobra, to sobie weźmiemy akurat. Ale to dobrze wiedzieć, że na przykład tym niebieskim bzem możemy handlować cały czas. I za niego tam od sztuki dostajemy 5 zamiast 2. To zawsze wiecie, zawsze jakiś tam hajsik wpada, nie? Więc trzeba zwracać uwagę na ten hajs. I na pewno pójdziemy sobie teraz kupić. Pójdziemy sobie teraz kupić od tego handlarza tę zbroję. Bo nie wiem, gdzie ten handlarz będzie ogólnie. Tu jest Dismas, tu jest Jens. Bo ja go mijałem tutaj. Pytanie, gdzie on szedł i nie pamiętam, jak on się nazywa. Ale mam jego glade, więc w razie czego można sprawdzić. Natomiast póki co, to wiecie, ja się tak przebiegnę. O! Jeszcze jedno. Gdy byłeś zajęty, ja znalazłem ten kamień w pobliżu. Wydaje mi się dość dziwny. Jakby pulsował energią. Myślę, że będziesz miał z niego więcej pożytku niż ja. Dzięki, Rupert. Za kamień teleportacyjny. Dokąd? Wszystkie moje runy teleportacyjne. Aha. No dobra. Gabriel to nie. Tu jest Severin. Zekiel, Fabio, Sunden. Wiktor. I nie ma tutaj tego gościa, bo on był na W. Wilbert. Wejta. No to Wejta, Wilbert, no nieważne, no jeden chuj. Gdzie ten gościu jest? Wiecie, ja bym chciał mu to oddać teraz i kupić od niego tą zbroję, którą widziałem, że miał.
A to była droga zbroja i dobra zbroja za 300. Ewidentnie nam się coś takiego przyda. Ewidentnie nam się coś takiego przyda, więc spróbujmy zrobić może inaczej. Prześpię się. O, a może on tutaj będzie. Wejdź. Hey. Mam twój glade. Mam twój glade. Świetnie. W takim razie mogę zapomnieć o bankructwie wywołanym korumpowaniem funkcjonariuszy królewskich. I spokojnie, nie zapomniałem o nagrodzie. Niech ci się powodzi, Marwinie. Zaraz, zaraz, skąd wiesz, jak się nazywam? Tutaj ściany mają uszy, przyjacielu. Żegnaj. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy. Co to znaczy? 120 sztuk złota! O! No, panie kochany. Miło mi to... A, tutaj ma te, czekajcie. Kup pancerz. Nie, no kupijmy, nie? Przed strzałami, ostrzami, obuchami. Takiego maksa. Weźmy to. Superancko. Coś jeszcze masz ciekawego, kolego, dla mnie? Bo inaczej, czy ja ci mogę coś ciekawego tu sprzedać, na przykład? Za jakieś... spore pieniądze. Ale chyba nie. Ej, ale nawet to, co znalazłem, nie ma tego tutaj? A nie, ja wiem, co ja zrobiłem. Przecież ja się wywaliłem, dlatego nie poszedłem. O nie. O nie, trzeba będzie tam... A i tak będziemy szli tamtędy. Dobra, to sobie wrócimy w następnym odcinku najwyżej. Wrócimy sobie, słuchajcie, najwyżej w następnym odcinku po prostu tam. Natomiast na ten moment to tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie mój kanał. Zachęcam oczywiście też do wspierania mnie. Przycisk wesprzyj obok subskrypcji. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć.